Czy masz świadomość? Na chodnikach szerokości 9-11 metrów jest dość miejsca na wszelkie spontaniczne zabawy oraz na dające cień drzewa, a wciąż zostanie przestrzeń dla ruchu pieszego, życia publicznego dorosłych i wałęsania się. Niewiele jest chodników o tak luksusowej szerokości. Szerokość chodnika nieodmiennie poświęca się na rzecz szerokości jezdni, ze względu na to, że miejskie chodniki uznaje się zwyczajowo za przestrzeń służącą wyłącznie ruchowi pieszemu i zagwarantowaniu dostępu do budynków, a nie dostrzega się i nie szanuje roli, którą odgrywa jako wyjątkowo żywotne, niezastąpione miejskie organy służące bezpieczeństwu, życiu publicznemu i wychowaniu dzieci. Jane Jacobs, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki. Kiedyś pieszy musiał uważać, przechodząc przez jezdnię. Dziś nie może się czuć bezpiecznie na chodniku przekształconym nierzadko w pieszo-rowerową szachownicę, a ciągów spacerowych jak nie było, tak nie ma. Andrzej Sochoń. Współczesna urbanistyka definiuje miasto odporne energetycznie jako miasto zwarte o odpowiedniej gęstości zabudowy i zaludnienia na kilometr kwadratowy. Ogół pozostałych wymagań sprowadzając do jednego warunku, którym jest walkability, czyli zapewnienie odpowiedniego środowiska dla pieszych użytkowników miejskiej przestrzeni. Małgorzata Hanzl. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Małgorzata Hanzl, doktor habilitowany, inżynier architektury, adiunkt w Zakładzie Projektowania Urbanistycznego i Rewitalizacji w Instytucie Euroarchitektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Dzień dobry pani Małgorzato. Dzień dobry. Pani Małgorzato, miasto dla pieszych to jakie to miasto? Tak naprawdę jest bardzo wiele czynników, które wpływają na jakość rozwiązań dla pieszych, poczynając od podstawowych, które warunkują możliwość ruchu pieszego, w ogóle realizacji wszelkiego rodzaju aktywności koniecznych. I tutaj zaliczać należy dostępność chodnika jako taki podstawowy warunek, ale również bliskość celów i dostępność transportu publicznego, bliskość celów, czyli wymieszanie funkcji. Jednocześnie też warunkiem koniecznym dla miasta pieszego jest odpowiednia gęstość zarówno zaludnienia, jak i w efekcie zabudowy. Do takich czynników podstawowych zaliczać będziemy również na przykład bezpieczeństwo. Ale już na przykład South Wharf definiuje miasto piesze jako takie, które będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych, dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, mówiąc, że dopiero po spełnieniu tego rodzaju uwarunkowań możemy mówić o mieście tak naprawdę pieszym. Natomiast jeżeli poszukiwać bardziej jakby wyższego poziomu rozwiązań miasta pieszego, będziemy tutaj szukać takich cech, które umożliwiają aktywizację przestrzeni publicznych, aktywizację zarówno chodników, co zresztą w tym cytacie tutaj się pojawiło, jak i ogólnodostępnych przestrzeni placów. I te aktywności, o których w takich momentach mówimy, będziemy dzielić na aktywności opcjonalne, do których należy na przykład podziwianie piękna architektury, ale również aktywności społeczne, czyli choćby spotykanie się, wymiana pozdrowień z sąsiadami czy z innymi mieszkańcami. Tego rodzaju aktywności wymagają nieco bardziej, że tak powiem, zaawansowanej przestrzeni, która cechować się będzie chociażby odpowiednim wykończeniem ścian. One muszą spełniać warunek aktywnych fasad, być umożliwiać. A co to znaczy aktywna fasada? To znaczy, że fasada
charakteryzuje się odpowiednią przenikalnością, czyli muszą się tam pojawiać otwory. Pojawiają się tam również detale, które będą działały w tempie właściwym pieszym. Bo mówiąc o mieście, należy również wziąć pod uwagę fakt, że jest ono odbierane w zależności od prędkości poruszania się. I w przypadku, kiedy jedziemy autem, to nasza prędkość jest o tyle wyższa, co oczywiste, że pewne dystanse ulegają skróceniu i skala detalu odpowiednio zwiększa się. Stąd mamy do czynienia przy autostradach z wielkimi banerami i tablicami ogłoszeniowymi. Natomiast w mieście pieszym detale widoczne z poziomu przechodnia no po prostu muszą być interesujące w tempie poruszania się pieszego, czyli odpowiednio mniejsze. Ta aktywna fasada to też obecność wystaw ulicznych, to obecność sklepów, rozmaitych usług, które nie tylko służą zaspokojeniu potrzeb i dostarczają rozmaitych dóbr, ale również pozwalają na to, że chodzenie po mieście jest zwyczajnie ciekawe, bo my możemy te wystawy oglądać, podziwiać. A to dopytam, wracając do Jane Jacobs, bo wydaje się, że dzisiaj w ogóle takiego myślenia nie ma, które prezentuje Jacobs w tym cytacie z książki Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, czyli myślenia o tym, że chodnik może być miejskie, cytuję, miejscem służącym bezpieczeństwu, życiu publicznemu i wychowaniu dzieci może służyć. No, wydaje się, że to w ogóle dzisiaj nie jest obecne w naszej percepcji, myśleniu, świadomości, postrzeganiu chodnika. Powiem tak, my ucząc studentów definiujemy przestrzeń uliczną na trzy sposoby. Jedna i taka podstawowa definicja to jest definicja, która odnosi się do wykorzystywania przestrzeni ulic jako tego elementu, który służy transportowi czy mobilności miejskiej, ale kolejne definicje odnoszą się już do przestrzeni społecznej, publicznej i tej funkcji, która również określana terminem komunikacyjnej odnosi się tak naprawdę do komunikacji społecznej, czyli do tworzenia, budowania relacji międzyludzkich, żeby taka funkcja przestrzeni publicznej miała szansę zaistnieć. Rolą przestrzeni publicznej jest również zapewnianie miejsca dla zachodzenia relacji społecznych, czyli właśnie tego, o czym pisze Jane Jacobs. A czy pani obserwuje, że to, że ta teoria, którą państwo nauczacie, znajduje odzwierciedlenie w praktyce polskich miast? No chociażby Warszawa ostatnio zaczęła w ten sposób planować i tutaj działania administracji publicznej zmierzające w kierunku przekształceń chociażby Alei Jerozolimskich czy ulicy Marszałkowskiej w tą stronę zmierzają, więc to coraz powoli, ale jednak efektywnie zmierza właśnie w tą stronę, no bo nawet chociażby prawo ograniczające możliwość wyprzedzania przy przejściach dla pieszych, czy wymuszenie konieczności ustępowania miejsca pieszemu w momencie, kiedy ten przekracza jezdnię, to jest bardzo mały, ale jakże ważny krok właśnie w taką stronę, żeby jednak dostrzec potrzeby ludzi jako użytkowników pieszej przestrzeni. Tutaj jak czytam, czytam to, co Jacobs pisze o wychowaniu dzieci, to przychodzi mi do głowy to rozpowszechnione myślenie dzisiaj u rodziców, że dzieci się podwozi do szkoły samochodem, natomiast rodzice boją się wypuszczać te dzieci do szkoły, żeby one szły chodnikiem. No, co ja mogę powiedzieć na coś takiego? No, ja swoje dzieci, że tak powiem, specjalnie mieszkałam zawsze blisko szkoły i moje córki chodziły na piechotę do szkoły. To nie było tak znowu dawno.
Owszem, to prawda, ale zdarza się również, że dzieci ze względu na ograniczony czas rodziców chodzą do szkoły w miejscach, gdzie tego chodnika nie ma i wtedy to jest dużo trudniejsza sytuacja. Mhm. A jakie są trzy najważniejsze mity i fakty związane z miastem pieszym? A tutaj sobie wypisałam, bo to jest interesujące. Mity. Pierwszy z mitów, którymi tutaj się nasuwa, to jest kwestia rozdzielenia ruchu pieszego i kołowego jako elementu służącego pieszym. Tutaj Jan Gehl w swojej książce o przestrzeni między budynkami zaprzecza temuż stwierdzeniu, twierdząc, że integracja rozmaitych aktywności jest takim elementem, który powoduje, że ulica staje się bardziej aktywna, a przez to ciekawsza zarówno dla jednych, jak i dla drugich, a jednocześnie obecność ruchu pieszego powoduje, może to będzie trudne do zaakceptowania przez niektórych, spowolnienie ruchu kołowego, a co za tym idzie, jego lepsze wpisanie się w środowisko miejskie. Drugim takim mitem jest powszechne przekonanie o tym, że zwiększenie ilości parkingów może ułatwić ruch pieszy. Jest wręcz odwrotnie. Z tego względu, że zwiększenie ilości parkingów zazwyczaj służy wzmocnieniu ruchu kołowego, a również zabiera przestrzeń, która może być potrzebna pieszym, jeżeli te parkingi są w sposób racjonalny rozmieszczone, to wtedy one mogą służyć ruchowi pieszemu, bo mogą go generować, ale niekoniecznie musi być ich więcej. Wreszcie kolejny taki mit, który też dość mocno, powiedziałabym brzydko, pokutuje w świadomości niektórych, to fakt rozmieszczenia centrów handlowych, które mają jakoby rozwijać ruch pieszy w mieście. Owszem, do pewnego stopnia tak się dzieje, ale często też te centra handlowe, odwracając się, szczególnie te, powiedziałabym, starszego typu, projektowane w taki sposób, że one mają bardzo dośrodkową orientację, będą znów zabierać aktywność z ulic i niekoniecznie służyć ruchowi pieszemu. Oczywiście można centra handlowe projektować w sposób nieco odmienny, ale jakby ta świadomość wpisania w strukturę miasta musi przyświecać myśleniu o tymże projektowaniu. Mhm. A z czego Pani zdaniem wynika, że te mity tak są mocno utrwalone i tak trudno z nimi dzisiaj w Polsce dyskutować, walczyć? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie Ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają Ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to Twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Nie tylko w Polsce tego rodzaju myślenie jest obecne, zarówno jakby jest mocno zakorzenione i to zarówno w uczelniach kształcących przyszłych adeptów, jak i w praktyce, utrwalone również za pośrednictwem przepisów. Ja tutaj jakby ta praktyka wynikająca z idei modernizmu, które były obecne w planowaniu i projektowaniu miast, poczynając od lat 50., 60. ubiegłego stulecia, ona bardzo mocno zakorzeniła się chociażby w przepisach prawnych. I stąd pewne dogmaty, które są obecne w mentalności projektantów, no bo tak ich uczono lata temu, do tej pory funkcjonują. I to wymaga chyba troszkę zmiany pokoleniowej, żeby można było do tego podchodzić nieco inaczej.
A pani jak obserwuje na uczelniach polskich, czy to faktycznie tu się następuje ta zmiana pokoleniowa i mamy szansę na to, że projektanci będą myśleć o tym, o czym rozmawiamy, częściej i efektywniej? Owszem, widzę to chociażby w ramach naszego wydziału, gdzie już w tym momencie zarówno my, architekci, jak i inżynierowie zatrudnieni w ramach katedr zajmujących się transportem czy projektowaniem środowiska, dużo bardziej otwieramy się na rozmaite inne doświadczenia, co przekłada się oczywiście na jakość i efekty kształcenia. Natomiast wracając tutaj jeszcze do faktów, które są najważniejsze, bo to była druga część tego pytania, na którą jeszcze nie odpowiedziałam, to takie podstawowe paradygmaty, które są ważne dla miasta pieszego, to przede wszystkim, tutaj powtórzę, odpowiednia gęstość zaludnienia, która warunkuje ruch pieszy. I tutaj na przykład Jeff Speck w swojej książce Walkable City zwraca uwagę na taki interesujący fakt, że szczególnie to jest ważne w tej strefie obrzeżnej, gdzie niewielkie tak naprawdę zwiększenie gęstości zaludnienia może spowodować, że te miejsca staną się opłacalne dla obsługi transportem publicznym i to może generować chociażby budowę chodników, no bo ludzie zaczną chodzić i ta dostępność zdecydowanie się zwiększy tych miejsc. To jest ważne dla różnych osób, zarówno dla osób chociażby nastoletnich, ale też dla osób starszych, które z różnych powodów nie mogą używać samochodu. I to, tutaj nie jest to kwestia taka już wyłącznie estetyczna czy społeczna, tak mająca na uwadze relacje, zbudowanie relacji społecznych, ale jakby podstawowa funkcja bytowa, no bo możliwość wydostania się z miejsca zamieszkania jest czymś istotnym. Drugi z faktów to jest to, że zieleń w mieście, obecność zieleni w mieście bardzo mocno wspomaga ruch pieszy. Na to się rzadko zwraca uwagę, natomiast brak tejże zieleni to jest kwestia izolacji od hałasu, również izolacji termicznej w momencie upałów. I to powoduje, że piesi tak naprawdę mają kłopot w poruszaniu się po mieście, bo jest to bardzo niewygodne. I trzeci taki paradygmat to jest kwestia potrzeby wymieszania funkcji. To jest szczególnie ważne chociażby właśnie na osiedlach, gdzie teoretycznie mamy do czynienia z dobrą infrastrukturą pieszą, która istnieje, są chodniki, częściowo zaprawdę zastawione przez auta, ale fakt braku celów w bezpośrednim zasięgu dojścia pieszego może być pewnym problemem, jeżeli patrzeć na to chociażby z perspektywy tak zwanego miasta 15-minutowego, gdzie poszukiwałoby się dostępności wszystkich tych elementów w promieniu dojścia pieszego. A kto pani zdaniem korzysta, a kto traci na tym, że pieszy staje się gatunkiem wymierającym? To pytanie jest związane trochę też z naszą nalepką, którą mieliśmy bodajże 20, a nawet więcej lat temu, pieszy gatunek wymierający. Proszę. Ja powiem szczerze, moim zdaniem tracimy wszyscy, bo chodzenie jest czynnikiem zdrowia zarówno fizycznego, jako że dostarcza niezbędnej aktywności, jak i zdrowia psychicznego. U ludzi długowiecznych chodzenie wpisane w rytm codziennej aktywności często przecież bywa główną aktywnością fizyczną. I służy tejże długowieczności. Zatem skoro wszyscy tracimy, to moim skromnym zdaniem nie zyskuje nikt. Tak pozwolę sobie na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem, czy jest to właściwa odpowiedź, ale tak mi się wydaje.
No dobrze, a wprowadza się szereg różnych rozwiązań sprzyjających miastu pieszemu. Czy pani zdaniem zielona fala dla tramwajów, która usprawnia funkcjonowanie transportu publicznego w mieście, to jest rozwiązanie przyjazne pieszym, czy nie? I jeżeli już rozmawiamy w mieście Łodzi, bo zarówno pani, jak i ja jesteśmy w tej chwili na terenie Łodzi, to czy jak pani widzi to rozwiązanie właśnie w naszym mieście? Zdecydowanie wszelkie rozwiązania, które usprawniają działanie transportu publicznego, są działaniami, które sprzyjają pieszym. Z tego względu, że ruch pieszy należy rozumieć jako integralną część systemu ruchu miejskiego, który obok aktywności pieszej obejmuje również ruch rowerowy oraz właśnie transport publiczny we wszystkich jego formach. Z uwagi na to zielona fala jak najbardziej tak. Natomiast w tym pytaniu jakby jeszcze, nie wiem, być może w odniesieniu do Łodzi, być może również innych miast tkwi pewien dodatkowy element, a mianowicie systemy, które sterują ruchem, one posiadają pewnego rodzaju priorytety w ramach swoich ustawień. Wybierane są te formy transportu i mobilności, które są faworyzowane. I tutaj jak najbardziej faworyzowanie tramwaju, ale jakby kolejnym takim priorytetem powinno być pierwszeństwo dla osób pieszych. A z tym tutaj być może mam pewną wątpliwość, jeżeli chodzi o nasze miasto. Czy tak się dzieje, tak? No, można się nad tym zastanawiać. Generalnie chyba jest to dość skomplikowane, jeżeli chodzi o ustawienia tego rodzaju systemu. A jakie ma pani rady dla obywateli, którzy uważają, że miasto faktycznie dla ludzi to miasto dla pieszych i chcieliby działać na rzecz pieszych w swoich miejscowościach? Na pewno potrzebna jest promocja ruchu pieszego i jego odczarowanie, bo są zapewne osoby, które uważają, że chodzenie na piechotę to, nie wiem, coś mało atrakcyjnego. Taka promocja ruchu pieszego może się odbywać poprzez realizację rozmaitych aktywności. Najprostszą są oczywiście spacery. Można to nazywać w rozmaity sposób. Poza tym bardzo cennym jest połączenie ruchu pieszego z różnymi innymi formami aktywności społecznej, które służą budowaniu lokalnych społeczności i dzięki temu gromadząc się można też domagać, pytać polityków, jeżeli takowe istnieją, wytykać pewne niedociągnięcia, co może przyczynić się do poprawy jakości przestrzeni pieszej i jej może troszkę zrównania w prawach z innymi formami aktywności, czego bym sobie życzyła. A jak pani postrzega studentów, którzy uczą, których pani uczy, jak oni podchodzą właśnie do tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy? Czy widzi pani jakieś postawy właśnie w tym kierunku, żeby działać na rzecz tych rozwiązań pieszych? Przyznam szczerze, że w zeszłym roku miałam okazję zaprosić na zajęcia, które prowadzę w Politechnice Warszawskiej, panią, która reprezentuje NGO, chyba nazywa Pedestrian Space. To jest doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. Ona się angażuje w organizowanie rozmaitych właśnie imprez służących promocji ruchu pieszego i to tak bardzo intensywnie pani nam przeprowadziła warsztaty i muszę przyznać, że to spotkało się z bardzo dużym entuzjazmem ze strony moich podopiecznych, którzy później w swoich projektach
poszukiwali wdrożenia tychże rozwiązań, bardzo im się to podobało. Natomiast tutaj ze studentami Politechniki Łódzkiej również przeprowadzałam takie dyskusje i one, muszę przyznać, na początku spotkały się z pewną taką dozą nieufności, ale później po iluś zajęciach, gdzie ich zadaniem było wyszukanie dobrych praktyk z różnych miejsc na świecie i one dotyczyły nie tylko miasta pierwszego, chociaż to też się tam pojawiało, to również zaobserwowałam rodzaj entuzjazmu w momencie, kiedy opowiadali o tychże dobrych praktykach. A czy pani może wskazać właśnie albo z tamtego warsztatu warszawskiego, albo tutaj z zajęć jakąś właśnie dobrą praktykę, którą można upowszechniać i warto upowszechniać w polskich miastach? No, jest tego cała masa, chociażby w tej chwili Paryż chwali się licznymi rozwiązaniami, które mają być wprowadzane w ramach tak zwanego miasta 15-minutowego. W praktyce troszkę to, byłam ostatnio w Paryżu i usiłowałam znaleźć w rzeczywistości te miejsca, to troszkę czeka do czasu zapewne igrzysk olimpijskich. A na czym to ma polegać? No właśnie na poszerzaniu chodników, nasadzeniach drzew, pedestrianizacji niektórych ulic i to w skali dosyć globalnej. Miastem, które już takie rozwiązanie wprowadziło i gdzie to rzeczywiście doskonale działa, jest Lubliana. I tam można mówić o pewnym sukcesie, który przełożył się również na modal split, czyli rozdzielenie poszczególnych form ruchu miejskiego. Ewidentnie, nie pamiętam w tej chwili liczb, ale ten udział osób chodzących i jeżdżących rowerami znacznie się zwiększył. Kolejnym takim sztandarowym przykładem to jest idea superbloku, który jest wprowadzany w Barcelonie i nie tylko w Barcelonie, ale też w innych hiszpańskich miastach. Te rozwiązania, one... A co to jest za rozwiązanie, superblok? Superblok polega na tym, że w ramach struktury extension Barcelony, czyli takiego bardzo regularnego układu, 9 sąsiadujących ze sobą kwartałów zabudowy jest jakby łączona w całość i w ramach tegoż układu wewnątrz ruch jest spowalniany, natomiast główny ruch, w tym przede wszystkim obsługa transportem autobusowym, ma odbywać się po obrzeżach takiego kwartału, czyli jakby na siatkę regularną nałożono taki nieco większy schemat podziałów po to, żeby móc uspokoić ruch wewnątrz tych większych kwartałów. Proszę, proszę. I to jest rzeczywiście realizowane. Wewnątrz pojawia się więcej zieleni. Też to oczywiście wymaga czasu, jako że oni to wdrażają w ten sposób, że najpierw stosowane są pewne prototypy po to, żeby ludzie się mogli wypowiedzieć na temat tego, jak to ma wyglądać docelowo. Następuje obserwacja początkowych jakby rezultatów i stopniowo dopiero wdrażane są rozwiązania docelowe. A jakby pani miała polecić właśnie mieszkańcom, takim zwykłym niespecjalistom, jakieś publikacje, strony internetowe, materiały, gdzie mogliby znaleźć więcej wiedzy na temat miasta pierwszego, to co by pani poleciła? Dobre pytanie. No może właśnie tą stronę pedestrianspace.org, tylko że ona jest w języku angielskim. Mogę polecić swojego bloga, jeżeli tutaj... Proszę podać. Urbanizm blog. Jeszcze pozwolę sobie sprawdzić. Urbanizm blog. Być może można tutaj... A książki jakieś w języku polskim, które się ukazały?
Wie pan co, w tej chwili tak z głowy niestety nie podam. Mhm. Mogę poszukać później. Jasne. Dobrze, to na koniec pytanie, jakiego pytania nikt jeszcze pani nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy? Pytanie jest ważne i warto na nie szukać odpowiedzi. To jest trudne pytanie. Przyznam szczerze, że nie wiem, jakiego pytania mi jeszcze nie zadano, jako że te dyskusje ze studentami były rzeczywiście ożywione i zostałam odpytana jakby chyba z wszystkich tematów z tym związanym. Aha. Nie wiem. Natomiast na pewno warto szukać odpowiedzi na pytanie, jak skłonić włodarzy miasta, aby traktowali pieszych bardziej poważnie i rozumieli, że istotą współczesnej urbanistyki jest poszukiwanie tak naprawdę miasta dostępnego dla pieszych. I to zarówno jeżeli chodzi o problemy wynikające ze zmiany klimatu, jak i problemy energetyczne, z którymi przecież się borykamy z różnych względów ostatnio. To jest jedyne tak naprawdę i najbardziej racjonalne z rozwiązań, jakich powinniśmy poszukiwać, no bo mówimy tutaj również o zmniejszeniu emisji, o ograniczeniu hałasu, czyli tak naprawdę mówimy o tworzeniu przyjaznego miasta dla jego mieszkańców, a czego chcieć więcej, jeżeli mówimy o współczesnej urbanistyce. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Małgorzata Hans, adiunkt w Zakładzie Projektowania Urbanistycznego i Rewitalizacji w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj. Myśl. Działaj.